Witam wszystkich bardzo serdecznie, tych, którzy pojawili się w drugiej części nabożeństwa. Myślę, że ten czas, jaki przed nami, spędzimy pożytecznie, dowiadując się wielu ważnych informacji, albo powtarzając je sobie, abyśmy umieli unikać tego, co złe. Bo właśnie o tym chciałbym dzisiaj mówić. W księdze Ezechiela jest mowa na temat króla Tyru, który jednocześnie staje się w tej księdze proroczej symbolem szatana. W wierszu 16, a może już 15, 28 rozdziału napisane są takie słowa. Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość. Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, wygubił cię spośród kamieni ognistych. Może powiem na wstępie coś na temat polityki. Rzadko się zdarza, ale czasem zdarza się. Bowiem w tym fragmencie jest mowa na temat, można powiedzieć, polityki szatana. We współczesnym świecie demokracja jawi się jako najlepsze rozwiązanie dla społeczeństwa. Mówimy o demokratycznych wyborach. Mówimy o pluralizmie politycznym. I kiedy czytamy te słowa z księgi proroka Ezechiela, jako żywo jawi nam się, że tym, który wymyślił albo oczekiwał demokracji w niebie, był nie kto inny jak szatan. Jest powiedziane bardzo wyraźnie, byłeś doskonały, ale podjąłeś handel. Można zadać pytanie, o jakim handlu prorok mówi? Czym szatan miał handlować w niebie? Można powiedzieć, że ideami. Doszedł do wniosku, że niedobrze jest, że w niebie nie ma demokracji. Że Bóg apodyktycznie rządzi wszystkim. Oczywiście można zadać pytanie, skąd u doskonałej istoty takie pomysły. Niemniej jednak widzimy, że taka rzecz miała miejsce. Szatan domagał się demokracji. Handlował ideami. Ideami, które były na tyle lotne, że 1/3 część aniołów podjęła tą ideę, popierając buntownika. Dlaczego o tym mówię? Nie zamierzam dzisiaj mówić zupełnie o polityce, ale mówię dlatego, że coraz więcej docierają do moich uszu informacje dotyczące ludzi w Kościele, którzy dochodzą do wniosku, że tej demokracji jest za mało. Że ich idee, jakie mają do sprzedania, są na tyle wartościowe, że trzeba za wszelką cenę przekazać je współbraciom. Chciałbym, byśmy na gruncie Słowa Bożego znaleźli odpowiedź na pytanie, czy rzeczywiście tak daleko posunięta demokracja jest czymś korzystnym dla naszego zbawienia. Chcę na gruncie 15 rozdziału Dziejów Apostolskich dzisiaj zastanowić się nad tym tematem. Ale najpierw otwórzmy list Piotra. Drugi list Piotra, drugi rozdział i tam pierwszy werset. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem i wśród was będą. Fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. Wypowiedzi apostoła Piotra wyraźnie pobrzmiewa ta sama nuta, którą znaleźliśmy w księdze Ezechiela. Znajdą się ludzie, którzy będą mieć
ich zdaniem lotną ideę. Ideę, którą warto przekazać innym wierzącym. Nauczyciele, którzy będą wprowadzać zgubne nauki, tak jak ta, którą wprowadził szatan do zastępów niebiańskich. W 15 rozdziale Dziejów Apostolskich mamy opisaną historię, która powinna nas wiele nauczyć. Dlatego, że jest to Boży sposób na to, abyśmy zachowali pewne kryteria w sytuacji, kiedy wydaje nam się, że oto odkryliśmy jakąś nową prawdę, nową ideę w oparciu o Słowo Boże, która warta jest rozpowszechniania. Apostoł Paweł, podróżując ewangelizacyjnie, dotarł w pewnym momencie do Antiochii. W tej Antiochii pozyskał wielu wyznawców Chrystusa, późniejszych wyznawców Chrystusa. Ewangelia rozszerzała się w tak dużym tempie, że trudno było ogarnąć wszystko administracyjnie, że tak powiem. Bardzo często problemy pojawiały się w tych nowo powstałych zborach i nie wiadomo było, co zrobić. My, kiedy patrzymy na ten pierwszy okres apostolski, widzimy w nim jedynie pozytywny aspekt. Widzimy, jak cudowny sposób działał Duch Boży. Widzimy cuda dokonywane ręką apostołów w mocy Ducha Bożego. Widzimy wielkie rzesze ludzi, którzy przyłączają się, i to nie na przestrzeni roku czy dekady, ale przyłączają się na przestrzeni jednego dnia. Czytamy o 500 ludziach, którzy nawrócili się jednego dnia. Czytamy, że w pewnym momencie, kiedy apostoł był właśnie, w Antiochii, całe miasto wyszło, aby słuchać tego, co miał do powiedzenia. Ale kiedy wzrost liczebny Kościoła był niezwykły, pojawili się ludzie z tej części żydowskiej, którzy również zajmowali wysokie pozycje, jakbyśmy to mogli powiedzieć, w generalnej konferencji współczesnego apostołom chrześcijaństwa. 15 rozdział rozpoczyna się bardzo ciekawymi słowami. A pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci, że jeśli nie zostaną obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie mogą być zbawieni. Nieco dalej, kiedy zarząd kościoła w Jerozolimie odpowiadał na pytania, jakie zostały zaadresowane do właśnie zarządu kościoła jerozolimskiego, albo jak niektórzy mówią, do pierwszego soboru zostały wysłane pytania, to apostołowie powiedzieli, 24 werset tego samego rozdziału: usłyszeliśmy, że niektórzy spośród nas zaniepokoili was naukami i wzburzyli dusze wasze bez naszego upoważnienia. A więc nie byli to jacyś zwykli członkowie kościoła, szeregowi członkowie kościoła, ale byli to ludzie, jakbyśmy to mogli powiedzieć, ścisłego zarządu. Bowiem apostołowie mówią, że niektórzy spośród nas, można by powiedzieć, skoro ktoś z zarządu kościoła przyjeżdża i mówi, że obrzezanie jest czymś bardzo właściwym, to znaczy, że należy to przyjąć. Ale co się dzieje? Drugi werset mówi nam, że powstał zatarg i spór niemały między Pawłem i Barnabą a nimi. I postanowiono, żeby Paweł i Barnaba oraz kilku innych spośród nich udało się w tej sprawie, w sprawie tego sporu, do apostołów i starszych do Jerozolimy. Można by w tym momencie zadać pytanie, czy jest to wzorzec do naśladowania. Uważam, że tak. Czasem jakaś idea wydaje nam się warta rozpowszechniania, warta przekazywania innym, ale jeśli jest zarzeniem sporu, oznacza, że jest problem. Problem, który nie jest w stanie zbór rozwiązać w własnym zakresie bardzo często. Dlatego czytamy tutaj, że podjęto decyzję, słuszną decyzję.
Jak rozumiem, starsi zboru, biskupi tego zboru antiochajskiego podjęli decyzję, że należy wysłać delegację do Jerozolimy, aby na miejscu dowiedzieć się o właściwe zrozumienie tego, czym jest ta idea głoszona przez niektórych właśnie z zarządu Kościoła. Ci tedy, trzeci werset, wyprawieni przez zbór szli przez Fenicję i Samarię, opowiadając o nawróceniu pogan i sprawiając tym wielką radość wszystkim braciom. Nie żyli tym problemem cały czas. Wybrali się do Jerozolimy, ale po drodze odwiedzali braci i nie szerzyli tej nauki do momentu, dopóki nie została podjęta decyzja co do tego, czy jest to słuszna nauka, czy nie. I kiedy dotarli do Jerozolimy, szósty werset mówi nam, że zgromadzili się więc apostołowie i starsi, aby tę sprawę rozważyć. Zarząd Kościoła zgromadził się razem na nadzwyczajnym spotkaniu. To spotkanie zostało nazwane przez historyków pierwszym soborem, soborem jerozolimskim. A gdy to już długo rozpatrywano, wstał Piotr i rzekł do nich: mężowie bracia, wy wiecie, że Bóg już dawno spośród was mnie wybrał, aby poganie przez usta moje usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg też, który zna serca, przyznał się do nich, dając im Ducha Świętego, jak i nam. I nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyściwszy przez wiarę ich serce. Bardzo logiczne wystąpienie apostoła Piotra. Pokazał, że Bóg nie czyni różnicy między obrzezanymi a nieobrzezanymi, i tak jedni, jak i drudzy otrzymują dar Ducha Świętego. Oczywiście ci, którzy należeli do tej części kościoła judaistycznej, uważali, że skoro do tej pory tradycja judaistyczna nakazywała obrzeskę, skoro to było dobre i ważne, bowiem nawet Mojżesz mógł stracić życie przez to, że jego synowie nie zostali obrzezani, to znaczy, że nadal należy to kultywować. Jeżeli coś było w przeszłości dobre, dlaczego dzisiaj ma być złe? Apostoł Piotr, kierowany Duchem Bożym, mówi o braku różnicy w Bożym postępowaniu wobec tych, którzy zostają nawróceni, którzy przyjmują Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela. Co więcej, niedługo potem wstaje kolejny, tym razem przywódca Kościoła, Jakub, i mówi w ten sposób. Werset 13. Mężowie, bracia, posłuchajcie. Szymon opowiedział, jak to Bóg pierwszy zatroszczył się o to, aby z pomiędzy pogan wybrać lud dla imienia swego. A z tym zgadzają się słowa proroków, jak napisano: potem powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida i odbuduję jego ruiny i podźwignę go, aby pozostali ludzie szukali Pana, a także wszyscy poganie, nad którymi wezwane zostało imię moje, mówi Pan, który to czyni. Znane to jest od wieku. Widzimy, że znajomość Słowa Bożego była bardzo wysoka. Jakub potrafił kojarzyć pewne fakty, które pojawiły się wcześniej w księgach proroczych, czy to w księdze Jeremiasza, czy Amosa. I wyłuszczył sprawę bardzo dobitnie, pokazując, że nie tylko Izrael, ten, który był potomkiem Abrahama, miał być uprzywilejowanym narodem, który dzierżył sztandar prawa, ale że wszyscy ludzie mieli być błogosławieni w tym narodzie, tak jak powiedział Bóg do Abrahama. I w tym momencie Jakub mówi o pewnych ograniczeniach, które należy zastosować, natomiast uważa, że obrzeska nie jest niczym koniecznym. Mamy więc historię bardzo interesującą. Historię, która działa się między 57 a 63 rokiem naszej ery. Równocześnie te problemy występowały także w innych zborach, między innymi w Galacji.
Cały list do Galacjan pokazuje nam ten wielki problem i spór apostoła Pawła z tymi, którzy przewodzili tej konfrontacji dotyczącej przyjęcia albo odrzucenia obrzeski. Za chwilę przeczytamy również kilka fragmentów właśnie z dziejów, przepraszam, z listu do Galacjan. Ale zobaczmy, jak zachowują się przywódcy Kościoła. 22 werset mówi tak. Wówczas postanowili apostołowie i starsi razem. A więc mamy kolegialny sposób załatwiania problematycznych spraw. Postanowili apostołowie i starsi razem z całym zborem posłać do Antiochii wraz z Pawłem i Barnabą wybranych spośród siebie mężów, Judę zwanego Barsabaszem i Sylasa, zajmujących wśród braci przodujące stanowisko. Dając im do ręki następujące pismo. Apostołowie i starsi, bracia braciom pochodzącym z pogan w Antiochii i w Syrii i w Cylicji przesyłają pozdrowienie. Ponieważ usłyszeliśmy, że niektórzy spośród nas zaniepokoili was naukami i wzburzyli dusze wasze bez naszego upoważnienia, postanowiliśmy jednomyślnie posłać do was wybranych mężów wraz z umiłowanymi naszymi Barnabą i Pawłem. Jeden element jest godny uwagi. Mianowicie ten pod koniec 24 wersetu. Jest powiedziane, że niektórzy spośród nas zaniepokoili was naukami i wzburzyli dusze wasze bez naszego upoważnienia. Czy mamy tu miejsce na demokrację? W kwestiach wiary trudno mówić o demokracji. Jest zorganizowany Kościół Boży. Mamy tutaj do czynienia z Kościołem zorganizowanym. Mimo, że to są dopiero początki, jednak ten Kościół ma swoich przywódców, ma ludzi, którzy odpowiadają za różne działy w tym Kościele. I między innymi za dział ten teologiczny, dogmatyczny. Apostołowie mówią, bez naszego upoważnienia szerzyli nauki, które nic nie wnosiły pozytywnego do rozwoju dzieła Bożego. Dlatego określili bardzo ściśle, co należy przedkładać poganom, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa. A więc ta zasada, że jeśli mam jakąś ideę, jeśli coś w moim rozumieniu jest wartościowe do przekazania braciom, zborom, Kościołowi, to w pierwszym rzędzie powinienem skonsultować to z zarządem Kościoła. Bo Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi na temat tej drogi. Jeżeli pójdziemy na pełną demokrację, wówczas może okazać się, że ten Kościół od środka zostanie rozsadzony. Apostołowie bardzo wyraźnie mówią, że nasze polecenie jest czymś istotnym w kwestii zjednoczenia w obrębie wyznawanych zasad wiary. A 28 werset, bardzo znany nam wszystkim, mówi, że postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my, a więc mieli pełną świadomość Bożego działania na rzecz przywództwa Kościoła, na rzecz tych, którzy przewodzili Kościołowi. Dzisiaj bardzo często ludzie mają wątpliwości, czy ci, którzy zostali wybrani na przywódców Kościoła, są faktycznie prowadzeni Duchem Bożym. Ale możemy zadać pytanie, co możemy uznać za kryterium takich wątpliwości? Możemy zadać pytanie, czy Bóg dzisiaj pozostawił Kościół samemu sobie i decyzją przywódców Kościoła wszystko się dzieje, czy jednak Duch Boży jest ciągle obecny na ziemi, jest obecny w Kościele. W pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł w 12 rozdziale mówi nam o darach, jakie zostały dane Kościołowi.
12 rozdział, 12 werset pierwszego listu do Koryntian. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Idea, jaką zaczął promować szatan w niebie, doprowadziła do rozbicia jedności w Bożym Królestwie. Od tego rozpoczął się cały problem. Problem, który dotyczył nie tylko zwolenników szatana, ale problem, który dotyczy również i nas, a może przede wszystkim nas. Apostoł mówi, że Kościół jest jednym ciałem, złożonym co prawda z wielu członków, ale członków, które funkcjonują na rzecz tego ciała, które funkcjonują dla jego dobra, a nie dla jego destrukcji. I mówi, chociaż wiele jest tych członków, to jednak tworzą jedno ciało. W liście do Efezjan, w 4 rozdziale, tenże sam apostoł mówi nam w 3 i 4 wierszu w taki sposób. Starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedno ciało, jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości co do tego zapisu, to chcę powiedzieć, że powinien przeczytać to jeszcze kilka razy. Bowiem Bóg ma jeden Kościół, a w tym Kościele jedne zasady wiary. Zasady wiary, które są jak gdyby zdebudowane w tym Kościele. Zasady wiary, które są przekazywane wszystkim, którzy chcą podobać się Bogu. Niestety problemy były od samego początku. To nie jest tak, że pod wpływem czasu coś zdarzyło się w Kościele. Owszem, zdarzyło się rozbicie Kościoła. Ale generalnie, kiedy mówimy o tej głównej linii, która od samego początku Kościoła apostolskiego prowadzona jest aż po dzień dzisiejszy, ten depozyt prawdy jest niesiony przez prawdziwy Kościół Boży, to wiemy, że te problemy ciągle się pojawiają. I dlatego w liście do Galacjan jest ostrzeżenie. Ostrzeżenie przez samego apostoła Pawła. To jest mniej więcej ten sam okres, w którym pojawił się problem w Antiochii, z którym wysłano apostołów, a także przywódców zboru antiochijskiego właśnie do Jerozolimy. I w liście do Galacjan, w rozdziale 1, apostoł Paweł jakby pomny tego, co zdarzyło się w Antiochii, mówi w taki sposób. 1 rozdział od wiersza 8. Ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba, zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię, jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. Widzę niezwykłą pokorę apostoła Pawła, który nawet siebie stawia w sytuacji możliwej do wyobrażenia sobie, że nawet gdyby on przyszedł i zaczął mówić coś innego niż do tej pory, gdyby z jakąś ideą nową przyszedł do nich, to w żadnym wypadku nie mają jej przyjąć. Mają konfrontować wszystko z tym, czego zostali nauczeni przez apostołów, przez starszych, przez tych, którzy zakładali zręby Kościoła na samym początku. Apostoł Paweł mówi więcej. Nawet gdyby anioł z nieba stąpił i głosił wam Ewangelię odmienną od tej, którą usłyszeliście, niech będzie przeklęty. Bardzo ostre słowo. Tu nie ma miejsca na demokrację. Tu nie ma miejsca na to, by szerzyć jakieś poglądy, które sprzeczne są z tym jasnym i wyraźnie nakazanym programem Kościoła, jaki Bóg prowadzi od samego początku. Tak więc, kiedy mówimy na temat jedności Kościoła,
Musimy mieć świadomość tego, że on ma swoje struktury organizacyjne. Że w tym Kościele są ludzie, którzy są odpowiedzialni za różne jego działy. I dlatego wzorem, dobrym wzorem Kościoła Antiochijskiego, zboru Antiochijskiego, myślę, że również zborów galackich, było pytanie skierowane do przywódców Kościoła. I rozumiem, że odpowiedź, jaka została przekazana im drogą odwrotną, zadowala. Zrozumieli, że jest to ten właściwy kierunek, który pozwoli w zjednoczeniu, a więc w jedności teologicznej, rozwijać Kościół Boży. Że wszystko to, co prowadzi do sporu, wszystko to, co prowadzi do rozdwojenia, jest pokłosiem tego, co miało miejsce w Królestwie Bożym. I jakkolwiek by to wiarygodnie mogło brzmieć, jakkolwiek argumenty byłyby ważkie, to jednak musimy zastosować metodę apostolską. Musimy zastosować metodę starszych, aby móc właściwie przyjąć stanowisko wobec problemów, które zawsze pojawiały się i będą się pojawiać. Moi drodzy, nasza wieczność jest zbyt cenna, abyśmy mogli poświęcić ją dla jakichś teologicznych dysput, które miałyby na celu jakieś głębsze poznanie, tak jak to szatan sugerował Ewie. Kiedy zjecie owoc, wasze horyzonty rozszerzą się i będziecie podobni Bogom. Nigdy tak nie było i nigdy tak nie będzie. Naszym zadaniem jest poddać się woli Bożej. A Słowo Boże wskazuje nam kierunek, w jaki możemy tej woli się poddać. Dlatego przyjmijmy tą naukę i to napomnienie płynące właśnie z historii zboru antyjawiejskiego. Jako wskazówkę dotyczącą, jak rozwiązywać poważne spory w Kościele, w zborze, abyśmy naprawdę mogli być jednością w Chrystusie. Amen.